Jesteśmy w okolicach Grudka Pomorskiego, niedaleko Leśniczówki, w miejscu, gdzie rok temu dwóch youtuberów odnalazło dwie zapinki z okresu wpływów rzymskich, tak zwane fibule. A że prowadzę tutaj badania archeologiczne, które mają na celu odnalezienie śladów bitwy z XI wieku, dokładnie z 1091 roku, z 5 kwietnia, pomiędzy Władysławem Hermanem a Pomorzanami, to stwierdziliśmy, że już skoro prowadzimy te badania nad tą wczesną średniowieczną bitwą, to sprawdzimy to miejsce, gdzie zostały znalezione te dwie fibule, no bo jesteśmy w końcu archeologami, więc przy okazji możemy sprawdzić, także zweryfikować to miejsce, czy w tym słynnym miejscu znalezienia dwóch fibul, o których było bardzo głośno ze względu na pewne takie opary skandalu tego znalezienia tych fibul, czy to jest jakieś stanowisko archeologiczne, czy też te fibule są po prostu znaleziskiem jakimś luźnym. No i co? I szukając w tym miejscu po fibulach, nawet nie spodziewaliśmy się, że trafimy na ślady zupełnie inne niż ślady bytności tutaj człowieka w okresie wpływów rzymskich, czy też tej bitwy pod Drzecimiem, którą badamy, ale coś zupełnie innego, ale też bardzo, bardzo ciekawego. No i dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia tego, co nas spotkało w lesie w okolicach Grudka Pomorskiego. Ale zanim zobaczycie, co znaleźliśmy, na początek krótkie wprowadzenie, wytłumaczę Wam, czym była tak zwana Grupa Alikowa. Bo właśnie z grupą Alikowa ma związek nasze znalezisko, jak mniemam. Jesteśmy w małej leśnej osadzie Leosia, gdzie znajduje się stacja kolejowa. Tutaj dnia 3 września 1939 roku w godzinach popołudniowych dociera tak zwana grupa Alikowa. To jest grupa Alikowa. Grupa Alikowa jest to grupa polskich żołnierzy, prawdopodobnie około 1000 ludzi plus minus, którzy ściekają z rejonu miejscowości Bramka, gdzie zostali rozbici. Zostają tam rozbite siły 9. Dywizji Piechoty Armii Pomorze oraz resztki Pomorskiej Brygady Kawalerii. I to rozbicie dokonuje się poprzez skoncentrowany atak Luftwaffe, który trwa od godziny 9 rano 3 września aż do godziny 12. Przez 3 godziny niemieckie samoloty nękają polskich żołnierzy. Następnie do akcji około południa wchodzą czołgi, które dokonują dzieła zniszczenia. I żołnierze z rozbitych jednostek zostają skupieni wokół właśnie osoby pułkownika Mikołaja Alikowa, który jest dowódcą artylerii 9. Dywizji Piechoty. Pod nieobecność dowódcy tej dywizji, pułkownika Werobeja, to właśnie Alikow przejmuje dowodzenie nad resztkami sił polskich. Przeprowadza ich w to miejsce spod miejscowości Bukowiec niejaki Libecki, harcerz, który zna po prostu drogę, jest tutejszym chłopakiem. I kiedy docierają tutaj, w ten środek lasów, Mikołaj Alikow zdaje sobie sprawę, że wszędzie naokoło już są Niemcy. Czeka więc do zmroku, tutaj w okolicach Leosi. Natomiast około godziny 23 września 1939 roku pułkownik Alikow nakazuje swoim ludziom przebijanie się w kierunku wschodnim przez niemieckie pozycje. Jak już mówiłem, Niemcy okrążają grupę Alikowa ze wszystkich stron. I prawdopodobnie to nasze znalezisko, którego dokonaliśmy w lesie, ma związek z tym przebijaniem się grupy Mikołaja Alikowa dnia 3 września 1939 roku około godziny 20. Podczas przeszukiwania tego terenu, w poszukiwaniu na jakichś tam innych przedmiotów, które mogłyby nam wyjaśnić zagadkę znalezienia tych dwóch zapinek z okresu wpływów rzymskich, natrafiliśmy na dosyć dużą anomalię elektromagnetyczną wykrywaczami metali po prostu. No więc jak to archeolodzy, założyliśmy ten wykop archeologiczny i okazało się, że wykryliśmy obiekt archeologiczny. Obiekt archeologiczny o wymiarach, które można bardzo precyzyjnie teraz podać. 200 na 300 cm. To już było trochę podejrzane. Zastanawialiśmy się, co to jest. Prostokąt. Zarys jakiegoś wkopu w kształcie prostokąta 200 na 300 cm.
No więc zdjęliśmy pierwszą warstwę. No i sami zobaczcie. I tutaj nasz wykop. Tak. W białym kartonie. Tak. Jest kartę, podałbyś mi go. Oczywiście. Zobacz, tu wychodzi reszta od tej maski. Tak. Tutaj na samym wierzchu było sporo przedmiotów. Ja sobie tutaj pokażemy, które zalegają na samym wierzchu. To jest na przykład zawór oddechowy od polskiej maski przeciwgazowej, tak zwanej WSR. Tutaj mamy fragment korka od polskiej manierki. I mamy dosyć dużo guzików, które są były na samym wierzchu. No to jest na przykład polski guzik mundurowy z orzełki wzór 28, uwierzcie mi. Też cała gama guzików bieliźnianych. No, też polskich z munduru. Tutaj duży guzik płaszczowy. O, polski. To wszystko zalega na wierzchu. A tutaj mamy chorągieweczki, one wskazują anomalie, które tutaj już mamy na powierzchni. Zdjęliśmy dopiero niewiele. Będziemy musieli mieć worek z wodą, nie? Tak. Wodę mamy, worki mamy. A to jest polski trzewik, wystaje sobie, albo but. Tego nie wiemy jeszcze. Widzicie do gwoździowania? Sterczy sobie dosyć płytko. I ściągamy kolejną warstwę. Co to je powie? Mężczyzna w wieku 25-35 lat. Tutaj mamy jeden but, już jest wypreparowany, powiedzmy, że jego kapeć. Widać gwoździowane podeszwy, a tutaj jest drugi, czyli tak jakby były nogi koło siebie. Czyli gość leży w ułożeniu północ-południe mniej więcej. Dobra, można tam to zabrać już. A tutaj polska łyżka od niezbędnika dwuczęściowego. W dwóch kawałkach, co prawda, ale jest. To też kolejny przedmiot. Trzewiki wystają, łyżka, guziki. No wszystko wskazuje na to, że mamy chyba mogiłę. No ale to jeszcze poczekajmy na chwilę. To jest z brązu. Ma dwie... Pokaż. A, wiem co to jest. To jest od wyciora. Tak myślałem. Od się, takiego sznura, to... który się wprowadzało do lufy. Dlaczego to jest koloru? No żeby nie porysowało bruzdów gwinty. Czyściło się. Tak, tak. Się wkładało sznur do czyszczenia lufy broni, do przewodu i to było okucie. Do luźnych. Tak, do luźnych. Lafowi pokażesz centymetr metalu i ci powie, wiesz, historię żołnierza. Nie chciałem, to było ono. Zobaczcie coś. To jest jama już globowa. Wszędzie daje. I tutaj odwiedzamy stopy. Po raz kolejny, coraz lepiej widać te trzewiki. Bo to chyba trzewiki są, chociaż rzeczywiście polscy żołnierze też mieli buty wzór 31. Zwane saperkami także. No ale ewidentnie chyba są jednak one na stopach żołnierza. Tak to wygląda. Zobaczcie, tutaj już zaznaczył zarys jamy grobowej. Tam wystają buty. Nie, guziczek kalesonowy, ale malutki. I tutaj wystają buty. Jak się tak spojrzycie, widzicie to ciemne przebarwienie? No to jest właśnie jama grobowa. Czyli już prawie jesteśmy pewni. Jeszcze kości nie widać, ale na 90% będzie to jama grobowa.
Tutaj widać rzut jamy grobowej. Teraz się zmierzy. Ale na oko metr na 2 metry. Czyli trzech żołnierzy teoretycznie powinno być. Chociaż to oczywiście teoretycznie i zaraz to zweryfikujemy. Jama grobowa ma 1,90 m na 1,20 m dokładnie. Na to wygląda. Jest tutaj pełno metalowych przedmiotów. To dzwoniło przerażająco. Tutaj zobaczcie. Tutaj jest kość łokciowa. Ten człowiek jest dociśnięty jakby do tej zachodniej skarpy tej jamy grobowej. Już wystaje. Tutaj mamy kość prawdopodobnie ramienną, tak mi się wydaje. Tutaj jakiś metalowy przedmiot, być może element urządzenia. Także na pewno już mamy mogiłę to na 100%. Bo widzicie, tu jest kość. Wystaje. O, tu jest. To trzeba teraz wyczyścić, może jedna praca. Także zostawiam kamerę i trzeba gracować. Tak, wrześniowe liście, zobaczcie na... Na masce przeciwgazowej przyklejone. No to nie zgniło? Wiesz co, chyba ten gumowany materiał spowodował, że to się jakoś tam związało, nie? Widzicie te srebrne takie nitki tutaj? To chyba oprzecie rękawów. Kapral pod chorąży prawdopodobnie. Widzicie? Strasznie miękko w tym mobile. Ta maska przeciwgazowa. Dobry. A tutaj mamy, wyleciała mi łuska, ta dziewiątka wygląda jednak na niemiecką, także tutaj wtedy był las, który miał kilkanaście lat. Zostali pochowani w takim młodym lasku, bo 91 lat mają te sosny. O, tutaj zobaczcie hak mundurowy od polskiego munduru na przykład. Tutaj chyba sprężyna od torby na maskę przeciwgazową. Tutaj mamy chyba od chlebaka okucia. No i to maska przeciwgazowa i dalej do kości. Czyli my się powoli, powoli pojawiamy. To nasze buty, które widzieliśmy na początku. Tutaj widzimy okucie obcasa. Kolejny but. Tutaj mamy, zobaczcie, kolejną parę butów. Ale to są buty, nie trzewiki. Buty wyglądają na buty do konnej jazdy. Czyli albo oficer, albo po prostu ułan. No i wygląda na to, że tutaj mamy mogiłę co najmniej dwóch żołnierzy na pewno. Jeden ma buty, drugi ma trzewiki, żołnierzy polskich na 100%. I wyglądało to tak mniej więcej, że jakby w środek tej jamy grobowej zostały wrzucone przedmioty, które były przy tych żołnierzach. Najpierw były chyba przeszukane przez Niemców, a potem, no zakładam, że Niemcy ich chowali, a potem wrzucone w środek tej mogiły, czyli na samym środku tego jakby jamy grobowej mamy taką chałtkę różnych przedmiotów tych żołnierzy, nie? Różnych elementów oporządzenia przede wszystkim. Czyli maski przeciwgazowe to na pierwszym miejscu, to co widzę, chlebaki. No, także czekamy, co będzie dalej. Ale coś się wyłania już z tego. Leżą na pewno w ułożeniu anatomicznym. To na 100%. Na 100% leżą w ułożeniu anatomicznym. Tylko jakby tutaj na środku tej jamy grobowej jest takie zapadlisko. Tutaj te szkielety są dopiero pod tymi przedmiotami, które leżą w samym środku jamy grobowej. Trzeba wyjąć najpierw te przedmioty, a potem dopiero dokopać się do szkieletu, czyli do klatek piersiowych, do miednic tych żołnierzy. O, i tutaj już mamy teraz liczba żołnierzy, zwiększyła się do na pewno trzech. Tutaj mamy, o, wystaje żuchwa jednego żołnierza. Tu mamy czaszkę, ten otwór, tutaj to jest, o, czaszka drugiego, a tutaj kolega sympatyczny preparuje trzeciego żołnierza. To jest trzecia czaszka. Zwykle człowiek posiada jedną czaszkę, więc możemy się spokojnie, już teraz mogę bez ryzyka powiedzieć, że leży tutaj trzech polskich żołnierzy. O, maska przeciwgazowa, WSR i bez węża. Wąż został wymontowany przez kogoś, a tu leży od niej pochłaniacz, nie? Także to zabieramy, bo to tylko przeszkadza, musimy odsłonić szczątki. I tutaj coś, co ja uznałem za lamówkę od rękawa, nie jest lamówką od rękawa podchorążego kaprala, tylko to jest ten oplot, który był wewnątrz sznurka od znaku tożsamości. Ja tutaj w ręku trzymam połówkę znaku tożsamości. Strasznie napęczniała, więc wrzucamy do worka z wodą. Niech to się troszeczkę odmoczy, zobaczymy, może coś z tego będzie. Może się uda go zidentyfikować. Pach. Także jeden blachy miał. Czyli jak zobaczycie takie sznureczki srebrne, to kolejna blacha będzie. Yeah.
O, widzicie pasek tutaj. Miednica się układa, tutaj kość udowa idzie. No i to tak powoli żmudnie się odsłania. Głowa jednego, głowa drugiego. Policjanty już pod lesiczówką są, policjanci także zaraz. Policjanci są pod lesiczówką. Tak, chyba właśnie Darek. Darek znalazca, tutaj sprawca całego zamieszania, już zrelacjonował. Policjanci jadą, także czujemy się już bezpieczni. Co tutaj jest? Właśnie. Ola, portfel. O! A to by było jeszcze. No to wygląda jak jakieś okładki czegoś, portfel. W tych mogiłach jest tak, że jeżeli są jakieś rzeczy osobiste, to są raczej albo podoficerowie, albo oficerowie, bo żołnierze tacy z poboru to nic sobie nie mieli. I zobaczcie, tutaj mamy ten skórzany pugilares jakby, a tam wystają, widzicie? Jakieś ołówki. Także ktoś piszący, tu jest jakby szkło. Chłopaki mówią, że to szkło, a nie celuloid. Bardzo dobrze. Tak, nie, dobrze, tak. Masz, panie Lemańczyk, najlepsze kontakty z Lemańczykiem? Tak się składa. Czy możemy... On ma swoją parafię, ja mam swoją parafię. No właśnie, uzgadniamy przeprowadzenie księdza proboszcza, który tutaj, prawda? Tak jest, księdza Lemańczyka. O. Andrzeja mówi, chłopiec Lemańczyk. Ale żadna rodzina. Podkreślamy. O. Także tutaj kolejnym już... Kolejnym etapem będzie tutaj wójt, który będzie musiał uzgodnić z wojewodą dalsze czynności w zakresie uroczystego pochówku i pokrycia kosztów tych związanych z tą uroczystością. Tak stanowią przepisy. No i tak robimy. Myślę, że to... Pada deszcz. Znam, wizualnie znam. No. Tak? Kojarzę. Ogląda się ten robot programu. Tak, co jakiś czas coś tam zerknie. Bardzo mi miło. Wróćcie sprzęt, jak to wyciągniecie po chowach. Zamek tutaj za tobą ustawiam. Tu mamy właśnie różaniec z tamtej mogiły. Także specjalnie go przyniosłem dzisiaj, aby jakaś taka ciągłość była. I po raz pierwszy po latach, właściwie po raz pierwszy po latach. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A buty jeszcze od tego powinny być. Jest taka możliwość, oczywiście. Nawet w trakcie wojny. No zaraz zobaczymy, bo na razie nie widzimy też kości stóp. Gracki nie znalazłem, ale Olaf popatrz. O, co? No, prawdziwa plątanina tych szczątków. No i kurczę, jestem 7 lat, ale... Mamy portfel. Szkoda, że nie wiadomo do którego z ciał należał. No bo leży pomiędzy nimi, nie? Zresztą on chyba był przeszukany ten portfel i wyrzucony, więc on został rzucony między nich jakby. Teraz podniesienie portfela, w środku są podobno pieniądze. Co czerwonego jest? Kredki i pieniądze z prawej strony tutaj. Oficer. Lusterko. Lusterko się pobiło, to są... O, widzicie? A tutaj pieniądze rzeczywiście są monety. Widzisz, są zbite w kubkę monetki. O, i patrz, chromonikiel. Czaszki. Obawiam się, że możemy mieć jeszcze jedną czaszkę tutaj. Zdjęcie. Zdjęcie jest. Zdjęcie? O kurwa. O kurde. Jest rzeczywiście. No. To jest BODO albo ktoś w tym rodzaju?
To jest jakiś aktor filmowy chyba, zaś w kapeluszu takim. Strony, tak? Tak, na lusterku z drugiej strony. Albo żona w zdjęciu. Albo panienka. Nie, facet w kapeluszu widzę. Może ojciec. Nie, to lusterko z jakimś, wiesz, gwiazdorem filmowym, coś takiego, tak, nie? Takie, tak, takie. Odpustowe. Takie odpustowe. Moneta dużo. Zrobimy zdjęcie zaraz. Mhm. Zobaczcie, wychodzi. Grężpan. Grężpan. Wytrącił. To jak jest srebrna moneta, to się osadzi, wytrącił. Jak się wygląda? No mi się wydaje, że Eugeniusz. Tak strzeliłem, nie? Bo to wtedy najpopularniejszy gwiazdor. Monety w tamtym... Związane z września 1939 roku. Wyjaśniła się zagadka butów. Tutaj mamy te buty oficerskie, a tam mamy dwa prawe buty, bo lewe są troszeczkę na niższym poziomie eksploracji, więc mamy wszystkie buty, mamy komplet butów dla tych żołnierzy. Więc już wszystko się doliczyliśmy. Prawdopodobnie będzie rzeczywiście trzech. Przyjedzie antropolog, obejrzy sobie ich, stwierdzi wiek, płeć oczywiście, płeć to wiadomo, nie? Wiek, ewentualnie przyczynę zgonu, ale wątpię, żeby mu się udało. No i wtedy będziemy po zakończeniu wszelkich formalnych procedur, będziemy mogli dziękować. Nie, no, a kwestia dochodzenia ich tożsamości. No zobaczymy, mamy ten jeden nieśmiertelnik. No, tak, jest jeden z aktów tożsamości. Może gdzieś zobaczymy. Tutaj będzie no, przez to i pensie. Szansa, że może jeszcze coś. No jak widać, prace posuwają się bardzo powoli, ale sami przyznacie, że to jest żmudne wygrzebywanie pędzelkiem, szpachelką tego wszystkiego, tego materiału pieszczystego, a te szkielety leżą dosyć tak bezładnie. Widać, że na przykład głowy dwóch z tych osobników były, tych żołnierzy, były przygięte w ten sposób i kiedy ciało już zgniło, no to już kręgi szyjne niestety nie wytrzymały ciężaru czaszki, pod naporem ziemi te głowy się osunęły. Ta mogiła początkowo myśleliśmy, że została przez kogoś naruszona. Nie, ona nie została nigdy naruszona, po prostu to było dosyć płytko i dlatego nacisk tych mas ziemi, może ktoś potem nawet chodził, spowodował, że te czaszki się troszeczkę omsknęły. Jeżeli chodzi o jakieś obrażenia, o przyczynę zgonu tych ludzi, no to będziemy musieli poczekać, aż antropolog się wypowie, natomiast myślę, że jest ona dosyć oczywista. Przyczyną zgonu była wojna, II wojna światowa, a data zgonu, no myślę, że 3 września 1939 roku po godzinie 20 jest bardzo prawdopodobną datą. Wtedy, kiedy pułkownik Mikołaj Alikow zarządził przebijanie się swojej grupy właśnie tędy w stronę Grudziądza. Pięknie bez względu na porę dnia i noc. Dokładnie. Dobrze. Wszyscy panowie będziecie. Tak. Tak. Ja myślę, że to będzie za 2 godziny. Super, dzięki. Nie ma problemu. Obojętnie, która to będzie. Okej, okay, ja to jesteśmy w kontakcie. Tak, to ja już tam sobie... Także naprawdę... Tu panowie, super, super, dzięki. Już i tak jesteście życi, widzę, to już sporo przeszliście tej historii naszej, ale no, piękna sprawa, że... Jest to mocna grupa, panie wójcie, i nie wykorzystać potencjału tych ludzi, to wie pan, no powiem głośno, grzech. Jest but, nie? Pod spodem trzeci. Tam jest ten aparat, po prostu jest piękny. Ja to kocham, cieszę się. Nie wiem, co na to twoja żona, ale... Chodź, weź kamerę. O, bajka, no. Wy zastanawiacie się pewnie, czemu Mateusz robi tyle zdjęć? Bo powstanie z tego makieta 3D tej mogiły. Taka nowa technologia. Kiedyś archeolodzy wszystko musieli rysować, a teraz mamy technologię 3D i zostaje wykonana pewna ilość zdjęć, zostanie z tego stworzona chmura punktów, no i będziemy mieli wizualizację tego 3D do dokumentacji.
laser błądzi, mierzy właśnie punkty tutaj, a za laserem stoi Mateusz. No i zobaczcie, tutaj zaraz koło mogiły mamy takie znalezisko. Widzicie? To jest kawałek paska ze strzemiączkiem od polskiego Mausera ZUR-29. Obok zaraz, o, to jest też element kolby od Mausera ZUR-29. Stopka od kolby od Mausera ZUR-29 oraz jeszcze przesuwka od tego paska. Wszystko leżało w jednej dziurce, były tam resztki bardzo zatlałe kolby. Także być może któryś z Niemców, który chował tych żołnierzy, wziął tego, ten karabin jednego z pochowanych żołnierzy za lufę, uderzył w drzewo, rozbił drewno, no ktoś znalazł żelazo, a natomiast te okucia kolby zostały. Także kolejny ślad po naszych żołnierzach prawdopodobnie. No. Teraz dwa oporki, będzie na skłaniacz i na pęczówkę, tak? Sorry. Ta puszka, nie mam żadnego pojęcia do czego to służyło. Wygląda na naszą wojskową, w środku jest dowód. Tak to wygląda w każdym razie. Ktoś to opędzlował, wyciągnął co było w środku. Najniżej tego wyciągajmy. Ten, tego, który leży najniżej, czyli tego. No bo nie będziemy sobie sypać wszystkim. Dobrze. Oficera wyciągamy. Szkielet numer 1. No. Poszarżuj. Nie, ja cię też wyrzucę. Dwa. Mateusz. Kołzanka. Dobra. Dalej czaszkę rozbieramy. Mogiło. Ale się rozwaliła ta czaszka. No to... A ktoś jej tam butem pomógł się zmieścić? Albo kolbą. I to jest kręg szyjny jego. Uważam, że to absolutnie błąd. Dobra, nie ma czaszki. To łopatka jego. Druga łopatka jego. Ramienna już sama wyszła. Druga ramienna. Czyli mamy komplet ramiennych. Przedramienia kości. Blacha. Chyba. Czekajcie. Kamerka. Tak mi się wydaje. Chyba mamy kolejną blachę i rzeczywiście koło głowy tamtego. Jest i ta jest dobrze zachowana. Jeżeli to jest blacha, to jest naprawdę. Jest naprawdę ładna. Widzisz, to jest rant. Widzisz? Srebrno. Się błyszczy. Tak, to jest blacha. I chyba jest cała, wiesz? Chyba jest cała. Podnosimy ją, czy robimy in situ? To będzie tego oficera, nie? Tak, to. To od oficera będzie. Jak się uda. Jaką identyfikację zrobić? No na srebrno jest, nie zrobię już. No, na srebrno się. To co, wyciągamy to? Tak, kielnia. Mamy. I do inwentarza. No jasne, i do jedynki myślę, że możemy to przepisać. Umyć do wody, niech ktoś poda coś. Worek foliowy i woda, nie? No możesz worek foliowy, albo jakiś nie wiem, kubek jednorazowy, no, cokolwiek. Jest woda w jednym worku. Wygląda jak blacha, nie? Trzy. Ach, to mamy. I być może tam odczytamy, nie? Tak, dobrze wygląda? Mhm. Nie była przy złomie. Widzisz jego nazwisko? Czyli zaczyna się na R. No to też nie. A wcześniej znaleźli się blachę. Dobra, wodę weźmiemy i się to. Ja bardziej obrośnie to. Darek? Tak, żeby chodzić. No ktoś, woda jakaś, coś. Czekają. Tom odczytam. Tom odczytam. Światło trzeba zrobić. Z blacha. Poświecić. Wiesz co, oślepiasz mi ten. Tak? Aha. Pins. Teraz lepiej? Pinsk. Pinsk. WKU. Pinsk. Tak. Z Pińska.
RKU, przepraszam. RKU Pińsk. Tak, z Pińska na pewno gość. To na pewno był oficer. Dzień się kończy i też jama grobowa jest prawie wyeksplorowana. Jeszcze tam jakieś guziki i tak dalej, ale jest sukces, bo mamy dwa znaki tożsamości. Jeden to taki, wiecie, że może coś tam z niego czytam, a może nie, ale drugiego już wiemy, że ten człowiek pochodził z Pińska. Tam miał przynajmniej RKU. A myślę, że nazwisko też uda się rozczytać. Na szczęście ta blacha akurat leżała trochę dalej od ciała. Co jest ciekawe, znaki tożsamości są przełamane zgodnie z regulaminem. Te znaki tożsamości z U31 polskie, więc no, ktoś znał się na regulaminie, wziął te połówki. No, Niemcy mieli bardzo podobny system znaków tożsamości, więc być może zrobili to też Niemcy, którzy, no, być może ci żołnierze figurują jako poległi, bo Niemcy zawiadomili Czerwony Krzyż. Ale no, zobaczymy. Niezmierzone są wyroki boskie, także słuchajcie, mam nadzieję, że była to dosyć pouczająca lekcja. Tutaj jesteśmy w miejscu pod Grudkiem, gdzie swojego czasu, rok temu, zostały odnalezione dwie fibule. Myśmy przyszli tutaj szukać innych fibul, a znaleźliśmy trzech polskich żołnierzy. Prawdopodobnie dwóch żołnierzy i jednego oficera z 1939 roku, którzy polegli prawdopodobnie około godziny 23 września 1939 roku. To tyle na dziś. Oj, za moimi plecami zaczyna nadchodzić deszcz, burza i tak dalej. No całe szczęście, że już kończymy. Teraz trzeba tylko te szczątki zawieźć do kościoła parafialnego, do proboszcza na plebanie, gdzie zostaną przechowane do czasu uroczystego pochowania. Mam nadzieję, że tutaj jednak władze znajdą się i staną na wysokości zadania i tym żołnierzom, moim zdaniem, należy się na przykład asysta wojskowa, ponieważ są żołnierzami Wojska Polskiego na 100%, byli nimi. Także należy się im wojskowy pogrzeb z honorami wojskowymi, bo polegli za ojczyznę tutaj w 1939 roku, otoczeni przez Niemców.